Cześć, witajcie w nowym sezonie. Mam nadzieję, że można tak już powiedzieć, bo temperatury nas rozpieszczają, słońce świeci jak szalone, więc wydaje mi się, że to już jest nowy sezon. Ja się strasznie z tego cieszę, wiem, że wy też, dlatego dzisiaj chcę pokazać wam, jak wygląda na przedwiośniu mój ogród przydomowy po zimie, czyli w momencie, kiedy jest w nim do zrobienia najwięcej porządków. Ja tutaj jeszcze nic praktycznie nie robiłam, bo chciałam to zrobić z wami. Zapraszam was na ten odcinek. Będziemy przycinać, sprzątać, grabić i zobaczymy, co tam jeszcze. Idealny zestaw do cięcia to przede wszystkim rękawiczki ochronne, wyczyszczony i ostry sekator. No i ten kosz do ściętych bylin. Bardzo mi się przydaje. Odkąd go odkryłam i kupiłam, nie jestem w stanie robić żadnych prac w ogrodzie bez niego. No to zaczynamy. Widzicie, jakie to szybkie? Przycięcie jeżówki zajęło mi dosłownie chyba pół minuty. Przycięłam ją tuż nad ziemią i teraz, jak tylko się zrobi cieplej, będziemy patrzeć, co tutaj już zaczyna się pojawiać spod ziemi. Przed wycięciem zawsze patrzę, gdzie stawiam stopę, ponieważ zazwyczaj na rabatach mam bardzo dużo roślin cebulowych, które już wschodzą. Dlatego wy, jak będziecie ciąć u siebie byliny, też uważajcie, bo na pewno tulipany są już ponad ziemią. Dobra, idziemy dalej. Zwróćcie uwagę, jak rozsypują się nasiona jeżówek. One są już gotowe do wysiewów. Natura wie, co robi. Z każdego tego jeża, zobaczcie, przy odrobinie ruchu wysypuje się wszystko, więc podejrzewam, że za jakiś czas na tej rabacie będę miała milion jeżówek. Jeśli chcecie nie bawić się w wysiewy, a chcecie mieć morze jeżówek w ogrodzie, to po prostu w momencie, kiedy przycinacie, potrząśnijcie, nawet nie jakoś specjalnie mocno. Zobaczcie, to się wszystko samo wysypuje. Z pewnością doczekacie się mnóstwa młodych roślin. Coś mi się wydaje, że moje jeżówki już nie śpią. Zobaczcie. Widzicie to? Tutaj są już kolorowe, młode pędy, a nawet liście. Tą jeżówkę sobie zostawię. Nie będę jej jeszcze przycinać, ponieważ zobaczcie, ja ją tutaj oznaczyłam białą gumką. I to oznacza, że to jest jeżówka, która w zeszłym sezonie bardzo mnie zachwyciła. To jest siewka Doppeldeckera, czyli takiej odmiany, która ma troszkę inne kwiatki, a dodatkowo jest w kolorze białym. Bardzo mi się spodobała, dlatego sobie ją zaznaczyłam, żeby ją wyjąć tutaj z ogromu tych jeżówek, przesadzić gdzieś, bo chcę, żeby mi się rozrosła, bo jest naprawdę cudowna. Pokażę wam ją w sezonie. Jeżówki przycięte, zatem pozostaje mi tylko wygrabić liście z tej rabaty, ale bardzo delikatnie, uważając na cebulowe. No to idę po grabki, będę grabić. No i patrzcie, kilka ruchów grabkami i już odkryła się lilia, której nie powinno tutaj być. No ale
Nie ma się czemu dziwić. Przyroda szaleje. Dzisiaj na przykład mamy plus 11 stopni. Część rabaty wygrabiona. Ja nigdy moich rabat nie grabię tak bardzo dokładnie, bo uważam, że to nie jest dywan w pokoju, jest to ogród i zawsze jakaś tam ilość materii organicznej, która wzbogaci moją glebę, jest potrzebna. Dlatego zbieram tylko to, co większe. W tym roku po raz pierwszy chyba w historii mojego ogrodowania nie związałam traw, dlatego mam więcej do sprzątania. Wszędzie po tych wichurach są źdźbła moich miskantów. To teraz czas poprzecinać werbeny patagońskie, póki tulipany jeszcze nie wyszły z ziemi. Odkryją się też cudne ciemierniki, które właśnie kwitną. Wygląda na to, że werbeny świetnie przezimowały i mimo, że są to rośliny, które traktowane są raczej jako jednoroczne w naszym klimacie, to żyją, więc chyba ładnie poodbijają, kiedy tylko zrobi się cieplej. Nie jest mi tu łatwo operować, ponieważ mam tutaj pełno róż, a róże będę cięła dopiero w marcu. Dlatego muszę jakoś ostrożnie poprzycinać to, co mam poprzycinać, a róże zostawić jeszcze w spokoju. Z werbeną prawie już skończyłam. Nie było łatwo, bo ona jest bardzo ostra. Zaczepia się sama o siebie, no i róże też nie ułatwiały mi pracy. Dodatkowo ziemia z wierzchu jest już bardzo miękka, natomiast od spodu jeszcze zamrożona, dlatego moje buty ważą już znacznie więcej niż na początku tych prac. Przycinam ostatnią i będę wszystko sprzątać. No i gotowe. Teraz możemy zobaczyć, co tutaj dzieje się na tym kółku. Przed przystąpieniem do prac myślałam, że tulipany jeszcze nie startują, natomiast teraz widzę, że gdzieniegdzie w jakichś już kępkach zaczyna się coś zielenić. Widzę też, że róże świetnie przezimowały. Prawdę mówiąc, nigdy nie widziałam, żeby róże po zimie były calusieńkie zielone. No i co najważniejsze, odkryły się cudowne białe ciemierniki. Pąki prawie już są rozwinięte, natomiast najpiękniejsze będą, jak te pąki się otworzą. To ja sprzątam to wszystko, co wycięłam i pójdziemy jeszcze zobaczyć, jak tam rośliny cebulowe w donicach, te, które zimowały całą zimę na zewnątrz. Sobie pozbieram. Przy sprzątaniu zostawiam sobie takie dwa pędy, bo będą mi potrzebne do następnego odcinka, w którym to będę wysiewała dla Was werbenę patagońską i ostnicę cieniutką. Przy obecnych temperaturach czas zajrzeć do donic. Jak widzicie, moje donice są w workach. Te worki są wypchane całe liśćmi, bo to służyło jako ocieplenie zimowe. No i na wierzchu też były liście. Zobaczmy, czy coś startuje. No i chyba już coś się pojawia. Patrzcie. Tutaj. Tutaj. Lada moment, wszystko się tutaj zazieleni i wybuchnie. A teraz odstawię sobie te dwie donice w bardziej słoneczne miejsce. Wyciągnę je z worków, zdejmę z nich liście
postawię gdzieś w słoneczku i będę czekać, aż się wszystko zacznie zielenić. Ta donica jest troszkę śmieszna, ponieważ tak jak w tej, jest tutaj kilka warstw cebulek, natomiast na samej górze są szafirki. Ale nie kupowałam szafirków, ponieważ mam ich bardzo dużo w ogrodzie, tylko po prostu na górną warstwę wkopałam te, które wzięłam z rabaty. Dlatego one w tym momencie są takie zielone. Chyba im przytnę część tych liści, bo nie wygląda to zbyt atrakcyjnie. No i będę czekać, aż pojawią się kwiaty. Tutaj powinno im być ciepło, słonecznie i powinny naprawdę szybko ruszyć. To wszystko, co dla Was przygotowałam w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał, bo tym razem część materiału kręciłam sama. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania tego kanału, klikania łapek w górę, wciskania dzwonków, no i komentowania, bo na pewno na każdy komentarz odpowiem. Do zobaczenia w kolejnym filmie lub do usłyszenia w podcaście.